No, widzisz, wróciły twoje ulubione naleśniki. Wybierz sobie jakąś opcję śniadaniową. Ja tylko przejrzę, jak to wygląda. To już inaczej, nie tak jak w Waffelhausie, nie ma tej kuchni otwartej, że można zobaczyć, kto tam wam co serwuje. No i tak mniej więcej wyglądają, jak żeście się pewnie spodziewali, amerykańskie śniadania. 13 naleśników oblanych czekoladą. To jest dobre amerykańskie śniadanie. Jak to masz 620 kalorii, to w to nie wierzę. Ale tu są już takie francuskie tościki. To jest fajne. To żeśmy chyba testowali poprzednio w tego iChopa, poprzednio w Barslow. Chyba żeśmy iChopa testowali, tak mi się wydaje. Ale możesz sobie omleta przypakować, bo wiem, że ty lubisz jajecznicze. No i oczywiście, cóż mogłoby być lepszego w Stanach na śniadanie, jak wypasiony burgerek. A tu masz fajną jeszcze kanapkę z indykiem. Jadłam. Wtedy jedliśmy. Tak? Przed święto, wiesz. Dziękczynienia. Dobra, to ja to akurat nic. Nie jesz? Dziubnę coś od ciebie, tradycyjnie. Kasia wynalazła to. 55 cheese omelet, ale tu się okazuje, że to jest tylko dla gości w wieku powyżej 55, ale może ci pani sprzeda. No. Ale dobrze, dobrze, już widzę, że wchodzisz w odpowiednią półkę wiekową. 55, ja sobie wezmę coś z kids menu. Jeszcze Ultimate Steak Burger sobie wziąć, jakbyś chciała. Na zdjęciu wyglądają naprawdę okazale, trzeba powiedzieć. Aż mam ochotę sobie zjeść takiego. To zjedz. Nie, później. Doceniasz amerykańską kawę w iHopie? Nadal jest okej. Okay. Tak? Jest okej. Okay. Ale ogólnie słabo? Ale ogólnie no to nie są mistrzami przygotowania kawy. Takie sobie coś Kasia zaordynowała. Do tego przychodzi pancakes, a tam żeśmy oglądali amerykańską rodzinę, która jeszcze na tą jajecznicę ładuje, bo tutaj macie różnego rodzaju syropy klonowe o różnych smakach. Jeszcze ładuje na jajecznicę pół takiego dzbanka syropu klonowego. Mnie się to jakoś nie komponuje, jajecznica z syropem klonowym, ale może gdzieś tam na boku byś spróbowała, czy to się da zjeść, czy nie. Podać ci pancakesy? Nie. Pryczkę dali tutaj, byśmy wzięli wersję pikantną i muszę przyznać, że wyczuwalna pikantność. Kasia stwierdziła, że za bardzo wyczuwalna dla niej. I podzieliliśmy się tak sprawiedliwie tym śniadaniem, że ona sobie zje tego omleta z mięsem i z awokado, a ja sobie zjem tą papryczkę. Proszę bardzo. Śniadanie w iHopie, iChopie, nie wiem jak to czytać. Moja woda za zero. Twoja kawa za 2,39 i omlecik z pancakesami za 9. Razem 12, 13 dolków. Jeszcze taka ciekawostka wczoraj z tym moim telefonem, co ten tryb się włączył, jakiś bojowników o wolność i demokrację. To jak widzicie, co jakiś czas namiary z lokalizacją były wysyłane do osób, które są na mojej liście na wypadek mojej śmierci. Czyli w tym przypadku Kassandra na przykład otrzymywała co chwil kilka. Dostałam 46 wiadomości. No nie, 46 to nie, ale dostałaś raz, dwa. Aha. Alarmowy SOS, moje przybliżone położenie uległo zmianie. Aha, czyli on wysyłał za każdym razem jak gdzieś żeśmy się przemieszczyli. Czyli jakbyśmy więcej się przemieszczali, to by jeszcze więcej tych wiadomości przychodziło. Ciekawostka. No tak to mniej więcej wygląda. Funkcja fajna, tylko nie wiem z jakiej przyczyny i w jakich okolicznościach została uruchomiona, bo nie wiem po prostu. Jeszcze dodatki zostały zaserwowane. To znane i lubiane. To mam i u nas też znane i lubiane. Testowaliśmy sobie te różne syropy klonowe, to jest klasyczny, można powiedzieć. Czarna blueberry, to jest to czarna porzeczka, czy to są te amerykańskie jagody, jak to? Takie jagody amerykańskie bym nazwał. Truskawkowy, ale ten butter pecan, ten super. Te dwa, no też okej, ale dla mnie ten i ten super. Pojadłaś? Musi być strasznie chemicznie, bo to wiesz, no jak zrobisz? Myślę, że wszystkie są równie chemiczne. Ale pojadłaś śniadankiem? Bardzo. No, zbieramy się. Gdzie? Jedziemy sobie drogą numer 41, która będzie nas prowadziła z Naples do Miami. To jest droga, która idzie właśnie przez Everglades. No i mam nadzieję, że tutaj nam się uda spotkać jakiegoś aligatora. A ja najchętniej to bym nawet jednego aligatora zjadł, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Jeśli chodzi o spacerowanie w Stanach, bo takie pytania się pojawiają, czemu tak nie za dużo spacerów, to po pierwsze
temperatura, która jest no, w przedziale od 32 do 39 nam się na razie trafiła przez cały nasz pobyt, no nie nastraja na długie spacery, bo no, zresztą tak jak widzicie, nawet jak my gdzieś chodzimy, to nie ma zbyt wielu spacerujących, bo po prostu jest ekstremalnie gorąco i człowiek po takim spacerze ma ochotę się przekręcić. A druga sprawa, no w Stanach trzeba mieć samochód, bo nie ma nawet chodników. Tam przy plaży, gdzie jest promenadka, no to owszem są, można sobie tam pojeździć na rowerze, można sobie tam no, pospacerować, no inne takie fizyczne działalności uprawiać, ale jak już gdzieś tam wjeżdżacie w miasto, w jakieś takie przedmieścia, tam nawet chodników nie ma, tak więc nie da się spacerować, trzeba zwiedzać samochodem. Niestety. Sytuacja wygląda tak, że już jesteśmy na tych bagniskach. Nawet równo z drogą idą takie rozlewiska. Co ciekawe, te airboaty, nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik polskiej nazwy, na te łodzie z wielkimi wiatrakami, pozamykane jak na razie. Wszystkie, które wokół których żeśmy się kręcili, są pozamykane. Zobaczymy. Mam takie jedno miejsce jeszcze zapisane, że ma być lepiej, ma być takie większe. Może tam będzie otwarte, no bo chciałem popływać tutaj po tych bagniskach. No i oznakowanie też jest dość dobre. Akurat jest zamknięty jeden pas. Jest tutaj... Oznakowanie jest dość dobre. Dość dobre, bo do dobrych kilku kilometrów informowali, że szykuj się, że będzie jeden pas wyłączony. No i nagle jest wyłączony. Temperaturka dzisiaj na razie no, nie osiągnęła maksymalnych przewidywanych wskazań. 33. Myślę, że dolecimy dzisiaj do 37, bo to jest taki palnik, a wczoraj tak się zjaraliśmy. Tak nas... Mariusz przewiózł tą łódką, no uprzedzał, smarujcie się 50, bo inaczej będzie źle. Ale my wiedzieliśmy lepiej. I co się stało? Nie jest dobrze. Na szczęście ten wczorajszy specyfik nam trochę pomógł. Niemniej jednak nie jest fajnie. A tak mi się przypomniało, bo żeśmy z Mariuszem rozmawiali na właśnie różne tematy. Między innymi zainteresowałem się, jaka jest sytuacja z taką łódeczką, jak on ma. Czy każdy może mieć, trzeba zdać jakiś patent, no bo to u nas, żeby pływać łódką, to tam trzeba mieć jakieś patenty, różne inne dziwne rzeczy. On mówi, że tutaj nie ma problemu. Na takie łódki mniejsze, no nie te speedboaty, co mają po 1000 koni, no na tamte trzeba mieć już jakieś uprawnienia. Na taką zwykłą łódkę, jak macie prawo jazdy, to możecie sobie też tą łódką pływać. Dużo znaków na wodzie, trzeba się jednak do tego pewnie przyzwyczaić, żeby wiadomo było, o co chodzi, ale można tak właśnie bez żadnych specjalnych zdawania rzeczy i nie wiadomo czego. Zresztą z prawem jazdy jest podobniej. Zrobienie prawa jazdy w Stanach kosztuje 30 zł, tyle ile egzamina. Możecie się nauczyć z kimś, kto już ma prawo jazdy jeździć i tylko podejść do egzaminu. Dużo prościej niż u nas. A z bronią to już zupełnie jest prosto, bo przychodzicie, mówicie, że chcecie kupić i za 5 dni dostajecie. Inaczej jest to rozwiązane, bo jest człowiek, który ma ten znak stop i on go, przypuszczam, pokazuje albo nie pokazuje. Nie wiem, czy się nie jedzie też za takim samochodzikiem. Zaraz się okaże, jak to jest rozwiązane, bo dość długi musi być tutaj ten odcinek, bo stoimy już dobre 15 minut, żeby nas przepuścili dalej. Albo ten samochód zamyka może stawkę, żeby było wiadomo, że można kogoś przepuścić. No fakt faktem, że goście mają łączność radiową, no to skontaktuje się z jakąś bazą, żeby wiadomo było, czy nas puścić, czy nas nie puścić. Faktycznie kawał drogi jest zamknięty. Jako że byłem pierwszy, no to musiałem reagować nie na kamerowanie, tylko na startowanie. Po prostu gościu przestawił ten znak stop na znak slow i machnął ręką, żeby jechać. Faktycznie ten samochód, który był z tymi światłami, to ustawił się na końcu tego korka i on jak gdyby zamyka całą setkę, żeby było wiadomo, że można puścić w drugą stronę. No i tu już dojeżdżamy do końca. Myślę, że z 5 km to trwało. Duży odcinek, długi odcinek. Tutaj jest Safari Park. Gdzieś tam wyczytałem, że ma być tutaj fajnie i tutaj jest trochę ludzi. Także jest szansa, że faktycznie popływamy sobie po tych bagnach. Idziemy zorientować się, jakie koszty, jak to wygląda. O, tutaj stoją te łodzie. No nie wiem, jak się po polsku takie łodzie nazywają. Czy u nas chyba nie ma w ogóle żadnego odpowiednika, jeśli chodzi o airboaty. Tak jak już zresztą wcześniej mówiłem. No i na takiego airboata można się załapać. Mam nadzieję, za chwilę i sobie popływamy po tym wszystkim.